pokonać Górnika, bo to jest taki zespół, który Śląskowi bardzo nie leży. Od dawna Śląsk nie wygrał z Górnikiem i jesienią, mimo dużej przewagi, mimo zdominowania całego meczu, no też tylko 0-0. A oni są twardy zespół. Rozmawialiśmy w szatni o Górniku i masz rację. Chłopacy mi powiedzieli, że dużo czasu mają problem, kiedy grają z Górnikiem, ale mam nadzieję, że teraz w piątek wygramy ten mecz, ponieważ my potrzebujemy te trzy punkty. To jest najważniejsze. Nie chcę myśleć o tym, co było w przeszłości, tylko co będzie w piątek. Pierwsze dwa mecze, dwa zdobyte punkty, to dużo czy mało? Czy jesteście usatysfakcjonowani, czy czujecie niedosyt? Ten ostatni mecz w Pogonu, myślę, że to jest był ważny punkt dla nas. Ale ten pierwszy mecz, my przeczekowaliśmy trzy punkty, ale wszyscy wiemy, jak jest to było. Zrobiliśmy te blondy w obroni i to nas kosztowało na końcu dobrego wyniku. Ale myślę, że to jest przeszłość. Teraz mamy ten mecz i musimy być skoncentrowani na piątek. Jak wygramy ten mecz, będzie wszystko ok, w porządku, nie ma problemu. No, obok ciebie w linii obrony pojawił się Diego Żywulić, nowa osoba. Czujesz już zgranie, że wiesz, jak on się zachowuje na boisku, wiesz, możesz przewidzieć, czy on ci poda piłkę, czy się wycofa. Czujesz, że to już dobrze funkcjonuje, czy jeszcze potrzeba trochę czasu? Jeszcze potrzebujemy czasu. To nie jest łatwe, kiedy grasz w obronie z nowym zawodnikiem. Trochę potrzebujemy jeszcze czasu, ale myślę, że to w drugim meczu nie wyglądało źle. Ale teraz mamy mecz i myślę, że będzie ok, to nie ma problemu. Ja jeszcze zapytam. Dino, mamy takie wrażenie, że w tych dwóch pierwszych meczach trochę mniej cię widać w akcjach ofensywnych, że trochę rzadziej gdzieś tam zapędzasz się pod bramkę. Czy to tak? Myślę, że w pierwszym meczu byłem za dużo aktywny. Myślę, że to nie jest była ta sytuacja w pierwszym meczu, w drugim ok. Był ciężki mecz i musiałem być skoncentrowany w obroni. Ale w drugoj polovi to wyglądalo lepiej v ataku. Tak, da. Ali mislim, že su taki meči gdje nemaš za dužo prestran iš do pšrodu. Tak, da. Ja jestem obronca i najvažnejše dla mnie jest biš dobar v obroni. To jeszcze zapytam, bo w końcówce meczu z Lechią graliście trójką obrońców. Czy zdarzało ci się wcześniej występować w takim ustawieniu 3-5-2, a może na wahadle grałeś jako skrzydłowy? A grałem i na wahadle, grałem jak środkowy obrońca, z trzy środkowymi obrońcami w ostatniej sezonie, kiedy grałem w Słowenii. Tak, da. Dobrze, że się czułem na tej pozycji, dla mnie to nie jest problem. Dino, jak nowy Węgier funkcjonuje z zespołem? Widać, że to jest taki chłopak, który lubi towarzystwo, bym powiedział. To nie jest człowiek taki, który lubi być sam. Takie mam wrażenie. Pan, on jest, krótko jest tutaj, nie rozmawiałem dużo z nim, ale na pewno ma jakość i jest lewonożny, co jest dobre za nasz zespół. Mam więcej możliwości, on może grać na lewo i obroni i w środku obrony. Co jeszcze powiedzieć? Krótko jest tutaj, nie możemy nieco więcej powiedzieć o nim. No, a po kontuzji Wojtka Goli trener rozmawiał z tobą, czy ty byś mógł być? Nie jest to rozmowa. Nie. A chciałbyś? A oni mi dają pensję, każdy miesiąc musi to grać. A nie wiem, może jest możliwe w przyszłości grać to.